Szczęść Boże, coś wam powiem. Wszystko, co mówi Jezus w Ewangelii, jest nasączone miłością. Zwłaszcza słowa, które są przestrogą. Mają one nas przestrzec przed niemądrym zachowaniem, przed błędnym myśleniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o miłosierdzie Boże. Wyciągamy wnioski, że jest ono nieskończone, a co za tym idzie, Bóg i tak nam przebacza nasze grzeszne życie. Jakby nic się nie stało. Dzieje się jednak wiele, bo słyszymy o tym dzisiaj, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone. Wielu uważa, że nie należy grzechem się przejmować. Natomiast Jezus przestrzega nas, że z grzechem nie ma żartów. On powoli zabija w nas jakąkolwiek wrażliwość, aż w końcu sprawia, że nie myśli się już, by zabiegać o miłosierdzie, bo przecież Bóg jest taki dobry. Nic z tego. Bóg przebacza wszystko, nawet największe błędy i grzechy, ale czyni to wobec tych, którzy wyrażają skruchę. Przebaczył kobiecie upadłej, Marii Magdalenie, wlewając w nią najczystszą miłość. Był hojny wobec złoczyńcy wiszącego na sąsiednim krzyżu, zabierając go do raju. Przemienił prześladowcę Pawła w wielkiego apostoła. Ale nic bez zgody człowieka i jego skruchy. Pewność siebie, że nic mi nie grozi, jest pierwszym błędem człowieka. Widać to w sytuacji próby, gdy trzeba dać świadectwo wiary i oddać życie albo zachować życie, aby przeć się Boga. Nie wiemy, mimo szczerych chęci, jak wtedy się zachowamy. Największy przykład, gdzie pewność siebie zawiodła, dał nam święty Piotr, który w noc pojmania Jezusa mówił: Panie, jestem gotów za Ciebie umrzeć. A gdy przyszło do próby, zapomniał o swojej odważnej deklaracji i uciekł ze słowem zdrady na ustach. Nasze pokolenie traci poczucie grzechu, a tym samym ociera się o grzechy przeciw Duchowi Świętemu i jest przyczyną odchodzenia od Chrystusa i wiary w Chrystusa. Jezus przypomina nam, że tylko On jest Panem naszego tu i teraz. Przestańmy więc zbytnio liczyć na własne siły i możliwości, a pozwólmy Jego Świętemu Duchowi działać w nas i przez nas. Wszak Jezus zapewnia nas, że w godzinie próby sam Duch Święty będzie wkładał w nasze usta właściwe słowa i uzdolni nas do działania. Chrześcijaństwo nie jest ludzką mądrością polegającą na maksymalnym zabezpieczeniu się na przyszłość przed mogącymi pojawić się trudnościami. Chrześcijaństwo rozgrywa się tu i teraz. Nasze plany na przyszłość mogą być ogromne, ale czy damy radę je choćby w części zrealizować, jeśli zabraknie nam zdrowia lub życia? Dosyć dzień ma swoje biedy. Nie nazbieramy wiary na zapas, bo każdego dnia potrzebujemy jej jak powietrza. Dobra nowina jest nam potrzebna szczególnie na nasze niespokojne czasy. Jedynie w wierze, nadziei i miłości możemy odnaleźć pokój i zaufanie. Sam Duch Święty nam je przynosi. On przemienia ludzi, dodaje odwagi i uzdalnia do działania. Miłosierdzie Boże potrafi wyrwać grzesznika z sideł grzechu. Ale naszym zadaniem jest modlić się więcej o nawrócenie grzesznika.